W powstanie pierwszy w regionie samorządowy dom dla matek z małymi dziećmi i dla kobiet w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ponad 1,4 mln złotych na ten cel powiat Sokulski dostanie z rządowego programu za życiem. W Białym Stoku podpisano dwie umowy w ramach programu kompleksowego wsparcia rodziny pomoc otrzymają kobiety, które są w trudnej sytuacji życiowej. W suchowoli powstanie dom dla matek z dziećmi i dla kobiet w ciąży. Ten dom na przełomie roku będzie już pewnie mógł funkcjonować. Umożliwi nam, że takich miejsc dla tych osób potrzebujących uzyskamy w skali województwa, ale przede wszystkim powiatu 28 z możliwością nawet dojścia do 30 miejsc. Cieszę się tym bardziej, że w zasadzie można powiedzieć będzie to tego rodzaju placówka pierwsza w województwie prowadzona przez samorząd terytorialny. To jest zadanie powiatowe. W regionie jest jedna taka placówka dla matek nad którą pieczę sprawuje Caritas Archidiecezji Białostockiej. Znajduje się tam pięć miejsc. Dom dla samotnych matek w Suchowoli powstanie w dawnym budynku zespołu szkół. Chcieliśmy go utworzyć po to, żeby stworzyć tak naprawdę w standardzie hotelowym, w takim bardzo wysokim standardzie, przestrzeń do życia dla właśnie tych, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. W tej chwili utworzymy 16 pokoi. Mało tego, te pokoje będą bardzo dobrze wyposażone, bo będą miały również aneksy kuchenne dla samotnych matek, dla ludzi, którzy po prostu potrzebują dla rodzin, niepełnych rodzin niestety, które będą potrzebują wsparcia. W budynku zespołu szkół, gdzie ma powstać dom dla samotnych matek, działa już zakład aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.